Cześć ludziska, z tej strony Miki i witam was w dosyć nietypowym filmie, ponieważ chciałem wam wyjaśnić, co wczoraj się stało. Ponieważ jak niektórzy zauważyli, wczoraj kanał zniknął na kilka godzin. Nie było go od około godziny 11 do godziny 14. Co ty robisz? Hałasujesz. Kanału nie było przez pewien okres czasu. Z mojej strony wyglądało to w ten sposób, że w tamtym czasie spałem i otrzymałem telefon od jednego z członków ekipy, czyli Kasztana, który powiedział: siema stary, nie ma kanału. Więc jak najszybciej sprawdziłem i kanału rzeczywiście nie było. A na moim mailu pojawiło się powiadomienie, że kanał został usunięty. Masz coś do powiedzenia? Więc jak najszybciej zacząłem pisać odwołanie do swojej sprawy, jak najszybciej napisałem i skontaktowałem się z supportem YouTube'a i po godzinie ten kanał odzyskałem. W wiadomości od YouTube zostałem powiadomiony, że rzeczywiście była to pomyłka, zostałem oskarżony niewłaściwie i kanał odzyskałem. Więc tyle dobrego, że udało się pod tym względem zakończyć to good endingiem. Jednak w związku z tym wystąpiły dosyć spore komplikacje na samym kanale. A jest to zauważalne już po ostatnim filmie, który jest praktycznie martwy przez właśnie owe usunięcie kanału. Algorytm też w żaden sposób przestał obejmować wyświetlanie na m.in. karcie proponowanych naszych wcześniejszych produkcji. Na samym wykresie, w godzinach, których kanału nie było na platformie, jest widoczna dziura, przez które przez te kilka godzin kanał nie wygenerował żadnych wyświetleń, co wiąże się z tym, że YouTube, a raczej algorytm YouTube'a, bardzo rygorystycznie podchodzi teraz do kolejnych produkcji, które są po prostu praktycznie martwe, tak samo jak wcześniejsze. A co jest kolejnym bardzo niepokojącym i bardzo nieprzyjemnym zjawiskiem, duża ilość komentarzy pojawiająca się pod poprzednimi filmami nie została przywrócona, ponieważ same filmy zostały przywrócone, jednak ogromna ilość komentarzy nie. Jest to widoczne między innymi pod tak naprawdę naszymi najbardziej popularnymi produkcjami, takimi jak chociażby Miki vs. 8 łowców lub Miki vs. 4 łowców wielki finał. Jest to, nie ukrywam, bardzo nieprzyjemna sytuacja dla mnie, ponieważ bardzo wpływa to na dalszy wzrost tych filmów oraz na sam wzrost kanału. Te filmy, mimo tego, że były tak naprawdę naszymi największymi produkcjami, są po prostu martwe. Więc cała sytuacja zdecydowanie wyszła na niekorzyść dla mnie oraz dla tak naprawdę całego kanału, więc w najbliższym czasie będę starał się przywrócić kanał do poprzedniego stanu, do tego, gdy generował on rzeczywiście odpowiednie przychody oraz przede wszystkim do tego, żebyśmy tak naprawdę od zera zostali zauważeni przez algorytm, który zakopał całe istnienie kanału na chwilę. Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować przede wszystkim dla supportu YouTube'a, który przychylnie podszedł do całej sprawy i przywrócił kanał. Jednak chciałbym też wyrazić duże zaniepokojenie całą sytuacją, gdyż na całej sprawie jestem bardzo stratny. Jednak co będzie dalej, zobaczymy. Nic na razie nie jestem w stanie wam zapowiedzieć. Zobaczymy, jak będą wyglądały przychody na kolejnych filmach, których mam całkiem dużo. Kończąc temat, chciałem podziękować osobom, które przyczyniły się do tego, że kanał został odzyskany. W szczególności członkom mojej ekipy Team 129, głównie Kasztanowi oraz Vlogiemu, za praktycznie natychmiastową reakcję na samo usunięcie kanału. Innym twórcom, którzy byli ze mną w tym czasie, czyli Icenobirtowi, Kainxowi, Czarkowi Sanchezowi oraz Kłagdakowi, oraz moim przyjaciołom z uczelni, którzy byli ze mną w tym czasie, za co bardzo dziękuję. I co, widzimy się w kolejnych filmach. Zobaczymy. Trzymajcie za nas kciuki. Na razie, widzowie.